Pojawiają się głosy, między innymi Washington Examiner mówi o tym, że Donald Trump ze względu na zachowanie Niemiec powinien rozważyć przeniesienie amerykańskich wojsk do Polski. Z Niemiec właśnie. Angela Merkel wystawiła NATO do wiatru, sprowadziła do Europy niebezpieczeństwo w postaci nieopanowanej fali, nie wiemy kogo, bo to nie są emigranci, tylko to jest najazd w mojej ocenie i w ocenie amerykańskich szefów NATO. To też jest najazd na Europę, którego w żaden sposób Europa nie kontroluje. Oni to obserwują tak samo jak najazd gangu MS-13 na Amerykę przez granicę, na której muru nie ma. Tak samo obserwują ten najazd Hunów, więc Angela Merkel wystawiła Amerykanów do wiatru, nie wpłaca kasy do NATO, chociaż Niemcy się zobowiązały i zawsze Niemcy podobno takie są pilne. W związku z tym porada była taka, Trump przenieś amerykańskie wojska, które generują też kupę kasy dla Niemców, bo kupują, wie pan, usługi, żarcie, płacą jakiś tam za teren wojskowy, za paliwo miejscowe i tak dalej. Przenieś ich do Polski za karę. Tylko teraz, jak my mamy aferę z Izraelem, to jest dużo trudniejsze. Amerykanom musiałoby bardzo zależeć na tym przeniesieniu, żeby, być może to jest dobry kierunek, Trump został mediatorem pomiędzy Izraelem a Polską w tym sporze o niemieckie obozy śmierci. Bo to też jest wykonalne. Nie wiem, czemu nikt w MSZ-cie na to nie wpadł. Ja chciałem spytać pana o jeszcze jedną rzecz. Obecność Stanów Zjednoczonych w Polsce, obecność Stanów Zjednoczonych w Izraelu, obecność Stanów Zjednoczonych w Korei Południowej na granicy z Koreą Północną i w ogóle w tym państwie, czy obecność na wyspach Pacyfiku, to jest taka koncepcja obrony. Amerykanie wolą się bronić tysiące kilometrów od swoich plaż, niż bronić się na swoich plażach, bo wiadomo, że to jest trudniejsze. W tym sensie jesteśmy jednym z czterech albo pięciu najważniejszych punktów na mapie świata. To jak w takim razie ta obecność amerykańskich wojsk w kontekście tego konfliktu wygląda? Bo Izrael też jest jednym z takich najważniejszych punktów świata. Bo mamy kolejne oświadczenia Departamentu Stanu, który mówi, że jest zaniepokojony tym, co się dzieje między Izraelem a Polską. Tak, uwaga, bardzo małe kraje, bo Izrael jest mikroskopijny. Proszę obejrzeć czołówkę Bossa do odcinków z Izraela, kiedy Polska otacza mapę Izraela i widać, że to jest naprawdę spłachetek lądu. Korea Południowa to też nie jest jakiś mega ogromny kraj. Polska nie jest bardzo wielkim i ważnym krajem typu Wielka Brytania czy coś, ale położone te kraje są w miejscach dla Amerykanów strategicznych. Ich doktryna wojenna jest rzeczywiście taka, żeby wojny toczyć jak najdalej od kontynentu amerykańskiego. I uwaga, teraz Ruscy dozbrajają Kaliningrad, tę bazę wojskową i w dodatku o broń nuklearną. I teraz Polska jest Trumpowi potrzebna, żeby blisko Kaliningradu postawić coś, co będzie ruskim pokazywało palec. Chłopcy, możecie se tam trzymać różne rzeczy, ale my w Polsce 30 kilometrów od was trzymamy nasze rzeczy i w ten sposób trzymamy się nawzajem w szachu, ok? Trzymamy niebezpieczne przedmioty, ale się nimi nie bawimy, tylko trzymamy w magazynku. Po to jest Polska potrzebna i to jest naprawdę dobry moment dla Polski, żeby rozwiązać to zamieszanie z Izraelem, żeby się raz na zawsze Żydzi od polskiej winy odczepili i żebyśmy się dogadali, że to są niemieckie obozy śmierci i że nie będzie żadnej kasy z Polski dla wymarłych rodów żydowskich. Wymarłych nie z naszej winy.